Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj ze mną jest Martyna. Hejka. I słuchajcie, dzisiaj pierwszy świąteczny odcinek na moim kanale w tym roku. A nie, bo był jeszcze wyjazd po kalendarzu. Drugi świąteczny odcinek na tym kanale w 2020 roku. I dzisiaj słuchajcie, na waszą prośbę otwieramy cały kalendarz adwentowy. I jest to kalendarz z... Harry'ego Pottera. Dokładnie tak. Jeżeli widzieliście poprzedni odcinek, jak właśnie jechałam po ten kalendarz adwentowy do Niemiec, to wiecie, że kupiłam taki oto kalendarz z Harry'ego Pottera i są to figurki. Ja, jak i Martyna, dlatego ona tutaj jest, jesteśmy wielkimi fankami Harry'ego Pottera i uwielbiamy go i po prostu mogłybyśmy oglądać non-stop. I mamy właśnie taki kalendarz adwentowy, więc postanowiłyśmy, że na waszą prośbę, bo chcieliście, żebym zrobiła w tym roku otwieranie całego kalendarza adwentowego, stwierdziłyśmy, że otworzymy właśnie ten, bo wydaje mi się, że jeszcze nikt, albo może jedna jakaś tam osoba otwierała na YouTubie kalendarz adwentowy z Harry'ego Pottera. I co, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, w ogóle już czekamy na Vlogmas jeszcze trochę i będą, także super, już nie mogę się doczekać. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dokładnie, tak? I subskrybujcie kanał, bo to bardzo ważne, jeżeli nie chcecie ominąć żadnego kolejnego odcinka. Ja już wyciszam telefon, bo tutaj będzie przeszkadzał. I rozpoczynamy otwieranie. Wydaje mi się, że będziemy otwierać ten kalendarz adwentowy, że jedno okienko to drugie ja, drugie ty, jedno ja, dobra? Okay. I tak o, i jeśli chodzi o ten kalendarz, to jest on właśnie tak się prezentuje, tutaj. Z tyłu się otwiera. Tak, i z tyłu właśnie się otwiera. No to tak, otwieraj pierwsze okienko, bo jesteś gościem, więc możesz otworzyć pierwsze okienko. No dobrze. No i oczywiście musisz powiedzieć potem, co to za postać. O Jezu. Ciężko się otwiera? No strasznie. O. Ej, dobra, to było oczywiste, że on będzie w pierwszym okienku. Wiesz, co to jest? Harry? Tak. No i jest Harry Potter. Dokładnie tak. Zrobimy zooma, a później zrobimy jeszcze pop zooma, ale to... O, proszę bardzo, tak się prezentuje ten Harry. Czyli tak wygląda jak na opakowaniu. Dokładnie tak. Dobra, no to pierwsza figurka. I ma napis na porodzie. Made in China. A nie, made in Vietnam. Ło, z Wietnamu. Dobra, i co? I teraz drugie okienko otwieram ja. Nie możemy tak przedłużać też. Tak, nie możemy tak przedłużać, żeby ten limit nie trwał 5 lat. Tym razem zielone i tym razem jest to chyba Ron. W zeszłym roku edycja, jeśli chodzi o te figurki, to była z tego balu takiego zimowego, a w tym roku wydaje mi się, że oni tak są ubierani po prostu na zimę. Tak jak w filmie byli gdzieś poubierani. To jest chyba po prostu świąteczne, bo tutaj widać, że ma jakiś cukierek. A tutaj kolejne. Kolejne czerwone. O, tu wystaje. Wow! Sówka! Ale ona jest taka welur, w sensie taka... Hedwiga! Dasz radę zrobić? Wyżej troszeczkę daj. O, obróć. Tak. A rzeczywiście ma ten taki jakby meszek, nie? No właśnie meszek, nie welur. Meszek. No. Ma chyba za ciężką głowę. No. Ma za ciężką głowę, żeby stał, ale jest przesłodziutka. Dobra, jedziemy z kolejną. Ja czekam, słuchajcie, na George'a i tego, i na Lunę, Jezus. Na George'a i Freda i Lunę. O, mamy Hermionę. Trzyma prezencik. Tak, ona trzyma prezencik. O. Proszę bardzo. Patrz, jak oni słodko razem wyglądają. Uciekać będzie Voldemort. Dumbledore. O kurde, ale sądziutko wygląda. I ma Harry'ego małego. Aha. Na rękach. Rzeczywiście. Obróć. I tu ma... On tak obróć. No, fajnie wygląda, nie? Uwaga, kolejne okienko już to Mikołajki! Co będzie na Mikołajki? Słodziak, Jezus! On nie będzie stał. Nie będzie? Będzie się opierał o książki, ale tak wygląda z Gretek. Nagrywamy filmik. Aha, cześć, cześć, cześć. Nawet nie ubrany. No, już kolejny ten, szybko nam idzie. No, bo ja myślałam, że taka silna jesteś, że otworzysz. A, jasne. Weź się. Fred? Czy George? A nie, Fred, dobra, bo jest ten. Ale tak się zastanawiałam, jak ich odróżnią i mają te świąteczne sweterki od ich mamy, która zrobiła im je. O, proszę bardzo, Fred. Uwaga. Myślisz, że będą po kolei, czy George będzie później? Myślę, że teraz będzie. To jest pies tego Hagrida. Jak go się nazywał? Kieł. No. Kieł, no. Proszę bardzo. Ja tego się nie spodziewałam, bo to jest w sumie taka... postać, ale słodziak. 24 postaci, to sporo jak z Harry'ego Pottera. No ale z Harry'ego Pottera właśnie tam jest dużo postaci, więc... No wiemy. Ale oni chyba chcą, wiesz, na przykład raz postacie, a raz jakieś takie stworzenie. No, uwaga.
Snape. Śmiesznie wygląda jak dziewczyna. Ej, fajne są te postacie, one są takie słodziutkie. A myślisz, że na przykład będzie dwóch Harrych? Czemu dwóch? No bo w zeszłej edycji chyba było tak, że było dwóch Harrych. Tylko inną ubranka robi? Tak, no. Myślę, że oby nie. Oby nie, bo w sumie jest tu... 24 to dużo, ale w sumie... Znowu jakieś zwierzę mi się trafiło. No nie, jak to teraz ludzie, a nie zwierzęta. I to jest kot. Kot nie Hermiony. Wiem. Jak on mi się nazywał? Na ły? Nie, na K. Nie na K. Na K? Krzywołap. No, krzywołap. Krzywołap. No tak. 11. Szkoda, że są po kolei okienka. No to prawda, bo ja lubię szukać. Ja też. Fajne. O, czy to jest? Ja wiem, co to jest. To jest ta. McGonagall. No. Ale fajno. Ale kozacko wygląda, jakie rzęsy jej zrobili. Ej, Dumbledore i McGonagall naprawdę są takie dopracowane, nie? No i każdy. Zmarszczki ma. A fajno, będziesz miała kolekcję. No, stare, jak ja to sobie poukładam, to wiesz. Będzie sztos. Dobra, 12 okienko. I będzie zwierzę. Czyli już mamy połowę. Jezu, jak znowu będzie zwierzę, to... Nie, dobra, mamy Harry'ego chyba. Harry'ego? Chyba tak, no okulary to tylko Harry mógłby być. Z peleryną niewidko. O kurde, jeszcze w piżamie. Łozum. Ej, ale ten jest przekozacki, naprawdę. Z peleryną niewidką, zarąbiście to wygląda. Uwaga. Uwaga. Znowu Dumbledore! No to nie, na pewno któregoś dostaniesz, bo ja nie chcę dwóch Dumbledorów. A to jest chyba ta jego taka, co on tak się przechadzał. No, pokaż na zoomie. I okulary są słabsze jakieś takie. No, narysowane tamto miały jakby takie szkiełka. Trójwymiarowe, no. Jest tu? Ale też fajnie wygląda. Ale czemu dwóch Dumbledorów? Co to ma być? Ale porządnie ogólnie jest zrobiony ten kalendarz, nic się nie rozwala, nie? Uwaga. Mamy Drakona. Ale Draco tak... Ja na przykład, ja nie rozumiem tego całego hype'u na Draco, bo ja jakoś go i nie lubiłam, i jakoś tak nie podoba mi się. Zdecydowanie bardziej mi się podoba Harry. Harry w trzeciej... O, zoom. Wracamy do światów. Harry w trzeciej części. No, Harry w trzeciej części. Bo w czwartej miał długie włosy i wyglądał... No, w czwartej wszyscy wyglądali najgorzej chyba. A potem na końcu też Ron tak brzydko wyglądał. Nie, właśnie fajnie wyglądał. Co jest? Hermiona zamieniona w kota. Tak? No i z ogonem. No. Tak, proszę bardzo. Mamy Hermionę, kiedy wzięła włos kota zamiast tej babeczki. Okej, okay, lecimy z kolejnym okienkiem, tym razem 16. Nie, nie, Ginny. O! Ginny, no. Okej, okay, kolejne okienko, 17, tak? Otwieraj. Chyba tak. Jezus, moja ulubiona postać! No. Ale dla mnie Luna to jest najlepsza postać. W ogóle patrz, ma te jakieś truskawki, czy co to jest? No, marchewki. Marchewki, no, marchewki chyba. Jezu, to jest moja ulubiona postać, ja na nią tylko czekałam. Patrzcie, jak pięknie jest zrobiona. Jeszcze mam te oksy. No, bo ona jest taka bardzo charakterystyczna i miała... Ona jest taka cicha i w ogóle taka... No kozacka jest, Luna jest super. Dobra, no i mamy chyba teraz George'a. Tak, jest to George. Proszę bardzo. Zobaczcie. Tak wygląda, jeszcze pokażę wam z Fredem. I z Ronem. Nie, dobra, był tylko i... Okej, okay, ostatni rządek zaczynam. Wow. Myślałam, że są dwie rzeczy. Może 20. A ciekawe, co będzie w 24. Czyżby Harry? To jest ten, jak on miał? Longbottom? Ale jak on miał na imię? Neville! Jezus! I ma tą książkę. Tą, co gryzła. No, bo w filmie go zaatakowała. No, tu są już inne woreczki jakieś takie. Jezu, jaki piękny! Tak! Ja! Jaki piękny! Jest jeszcze taki miły w dotyku. No, prześliczny jest, patrzcie na to. Jest taki właśnie, też jest znowu pokryty takim meszkiem. Ale jeżeli dali kurde kota Hermiony i Feliksa, a nie będzie Bellatrix, to jestem zawiedziona. Coś rudego.
To jest Ron! Znowu! Tak po prostu, to miał tylko czapkę, więc już wystarczy. No właśnie, nie wiem czemu oni robią wszystkie powtórki. To jest ten, który tu był, a tamten był w pierwszym Tak samo odcinku. Harry też by jeden wystarczył. Ja Syriusza też nawet bym wolała, jakbym miała. Choinką! Ale kozak! No, fajny. Ja lubię Hagrida. Ja też bardzo lubię Hagrida, czekajcie. O! O! Proszę bardzo, tak się prezentuje Hagrid. A może będzie ta taka, jak ona miała? Ta różowa, ta taka. Ta nauczycielka, ta zakazy dawała. Na D. Dolores Umbridge. Piękna, bo to jest ej, to czekaj, otworzymy naraz. Dobra, bo ostatnie. Dobra. Ja dziękuję, trzeci Harry. A ciekawe, co będzie z tym czwartym. Czyżby Harry? I trzeci Dumbledore. I to było Voldemorta. Nawet nie było Voldemorta. Ale że nada. Dobra, także jeśli chodzi o postacie, to jeszcze podsumujemy. Mamy tutaj Rona takiego. Tutaj Martyna bierze dla siebie Rona takiego. Harych mamy dwóch, proszę bardzo, z peleryną. Z tą, a jeszcze tego takiego zwykłego, którego też bierze Martyna. Tutaj mamy trzy postacie takie, jeśli chodzi o jakichś takich innych uczniów, czyli ta Luna, Neville i Draco, Hermiony, nauczycieli, tutaj mamy rudzielców, tutaj mamy Dumbledorów dwóch i tutaj trzeciego bierze Martyna, no i mamy też zwierzaki, ale ogólnie według mnie zamiast kota Hermiony i tego psa, tego Hagrida, mogłyby być ta. Bellatrix i Voldemort. Ale jestem załamana, że nie ma Voldemorta, przecież to jest jedna z kluczowych postaci. No. No, także tak się to prezentuje. Okej, moi drodzy, a więc dziękuję wszystkim za tego odcinka. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich odcinków. Oczywiście zostawcie komentarze, co tylko chcecie. Wyrażajcie swoją opinię na temat filmików, zostawiając łapki w górę, subskrybując i pisząc komentarze. A my się już z wami żegnamy i do zobaczenia za niedługo na vlogmasach i na innych filmikach. Także co? Buziaki! I papa, i dajcie znać, czy podobał wam się kalendarz.